Przedstawiciele PiSu są pełni uznania dla Polonii, ale nie chcą nikogo z Polonii w swoich szeregach. Witam pięknie, dzień dobry. Jak zawsze pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci Polonijnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce i w internecie, a także tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy pod tytułem Fakty po faktach poza Ameryką korzystając z YouTube po wpisaniu hasła obudź się Polsko, obudź się Polonio a tam dużo więcej. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy z odległych kontynentów Australii, Nowej Zelandii, ze skupiska na wyspie północnej. Pozdrawiam serdecznie rodaków z Niemiec, z Wysp Brytyjskich, z południowych Włoch, Cycylii, Kalabrii, rodaków w Paryżu i Bordeaux. Serdecznie pozdrawiam moich rodaków w Rosji, Białorusi, Ukrainie i Kazachstanie. Pozdrawiam Amerykę! Nowy Jork, Greenpoint, Manhattan i Hamilton, Passaic, Linden i Garfield, New Jersey, Słuchaczy w Arizonie, Scottsdale, San Francisco, San Diego i Los Angeles, Kalifornia, South Haven, Michigan, Wisconsin Dells i Door County. Pozdrawiam bardzo pięknie Chicago i okolice. Pozdrawiam wszystkie przedmieścia, panią Barbarę z Burbank i mówiącego po polsku Węgra i Szwana. W następnym spotkaniu więcej i więcej pozdrowień, ponieważ jest nas coraz więcej i więcej. Przypominam, że Organizacja Polsko-Włoska w dalszym ciągu prowadzi akcję solidarnego poparcia dla państw Grupy Wyszehradzkiej po haniebnej decyzji pani premier Kopacz, która odwróciła się od naszych naturalnych sojuszników i poparła Niemców. Pierwsza lista solidarnego poparcia dla Czechów, Słowaków i Węgrów zostanie wysłana w tym tygodniu. Kto zadzwoni do piątku, znajdzie się na tej liście. Lista jest długa, ale miejsce jest dla wszystkich. Tematem mojego dzisiejszego spotkania antenowego będą media, gdzie kłamstwo i hipokryzja święcą wielkie triumfy, a dostrzegamy to na każdym kroku. Zatrzymam się również przy tym, co się dzieje w Ameryce i Polsce. W Ameryce wybory prezydenckie 2016 roku, ale kampanię przedwyborczą mamy w pełni. Poznaliśmy wielu kandydatów a do fotela prezydenckiego. Są też tacy, którzy już zrezygnowali i tacy, którzy jeszcze nie zdecydowali. Natomiast spirala przedwyborcza nabrała... Pełnej szybkości. Zanim do tych wydarzeń przejdę, zacznę od tego, że zakończyła się 70. sesja Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale na wstępie o kłopotach prezydenta Obamy, które nie ustają, ponieważ wszystko co źle to wina Obamy. Nie chcę uchodzić za rzecznika i obrońcę, obrońcę prezydenta Obamy, ale prawda ponad wszystko. Chyba, że ktoś cierpi na. Fobią Obamy są tacy, ale to nie ja. Nie ustają ataki na prezydenta w sprawie porozumienia irańskiego programu atomowego, który w Ameryce został zaakceptowany. Wielu polityków partii republikańskiej głosi głośno, że kiedy prezydent Obama zakończy swoją kadencję, a wygra kandydat republikański, to wszystko zostanie zmienione. Na tę okoliczność głos zabrał przewodniczący Komitetu Żydowskiego w Teheranie, Hauron Yashay. Na łamach teherańskiego dziennika opublikował artykuł zatytułowany pod tytułem Panie Nataniahu, pański czas się skończył, zawierający zdecydowaną krytykę premiera Izraela i jego ostatnich posunięć a w Ameryce kolejna tragedia z użyciem broni na terenie szkoły, tym razem w stanie Oregon. Nie można pominąć bardzo emocjonalnego wystąpienia prezydenta Obamy i jego reakcji na tragedię, który powiedział podczas specjalnej konferencji prasowej. Nie jesteśmy jedynym krajem na świecie, w którym mieszkają chorzy psychicznie, którzy chcą skrzywdzić innych. Natomiast ubolewam nad tym, że jesteśmy jedynym krajem rozwiniętym, w którym co kilka miesięcy dochodzi do masowej szczelaniny, do tragedii. Nie od dziś podejmuję, tak mówił prezydent, próby zaostrzenia prawa do posiadania broni, ale do tej pory były jednak blokowane przez Republikański Kongres i National Rifle Association. W Stanach Zjednoczonych wyjątkowo łatwo jest kupić broń. Przypomnę Wam, szanowni słuchacze, że chętni do posiadania broni w niektórych Stanach muszą jedynie wypełnić krótki formularz, podając tam kilka podstawowych zdanych, danych no imię, nazwisko, adres, miejsce urodzenia, rasy czy obywatelstwo. Jeszcze łatwiej chętni zdobędą broń podczas targów broni, tam bowiem nie obowiązują żadne procedury. Prawda jest brutalna. Młodzi Amerykanie częściej giną od kul niż z powodu wypadków drogowych. Tylko w 2015 roku doszło w Stanach Zjednoczonych do 294 masowych strzelanin. Ta czwartkowa była najkwar, najkrwawsza w ostatnich 12 miesiącach. Wstrząśnięty prezydent kolejną strzelaniną w amerykańskiej szkole powiedział, to się staje rutyną. Rutynowe jest informowanie o tym przez media, moje wypowiedzi na tym podium też się stają rutynowe, jesteśmy zobojętnieni, gdy coś takiego się wydarzy. Tragedia wewnątrzamerykańska to nie jedyny problem prezydenta Obamy. Jak wspomniałem, zakończona niedawno 70. sesja ONZ przyniosła nowe wydarzenia na świecie. 30 września Rosja przystąpiła do wojny z państwem islamskim na terenie Syrii. Okazało się, że przeprowadzone przez Rosjan naloty uderzyły na obóz tragingowy rebeliantów szkolonych przez amerykańską CIA, poinformowała agencja Reuters. Informacje te potwierdził senator John McCain, mówiąc, że pochodzą ze źródeł dobrze poinformowanych. Na marginesie dodam, że Wydawać by się mogło, że senator John McCain jest dużym chłopcem i wie, że w niektórych sytuacjach trzeba trzymać język za zębami, a tu potwierdził, że są to obozy szkoleniowe rebeliantów instruowanych przez CIA. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Putina Pieskow oświadczył, że nie atakujemy wyłącznie pozycji Państwa Islamskiego, ale wszystkie rebelianckie obozy. Zadam wam, szanowni słuchacze, pytanie. Czy słyszeliście albo czytaliście informacje prasy, że rebelianci z tzw. wolnej armii Syrii walczą z Państwem Islamskim? Chyba nie. Natomiast z pewnością wszyscy słyszeli, i państwo islamskie i rebelianci starli się z syryjskimi oddziałami prezydenta Asada. Proszę odpowiedzieć sobie na pytania. Niby dwa różne ugrupowania, ale wspólny przeciwnik. Cytując z kolei za prasą włoską ambasador Rosji w Paryżu poinformował, że Rosjanie, jak to określił, za pomocą poufnych kanałów informują Amerykanów, co i kiedy zamierzają bombardować. Nie rozumie skąd to zaskoczenie w prasie i amerykańskiej, i zachodniej, że nic nie wiedzą. Ambasador dodał, że w Bagdadzie ustanowiono wojskowe centrum koordynacyjne. Koordynuje ono działania armii Syrii i Iraku i Rosji. Każde inne państwo może do nas dołączyć. Tak mówił rosyjski ambasador. Na reakcję nie trzeba było czekać długo. Iracki premier oświadczył, że z zadowoleniem powitałby Rosyjskie naloty na cele państwa islamskiego na terytorium Iraku. To irackie oświadczenie zaniepokoiło Amerykę. Szef rosyjskiego MSZ Ławrow powiedział wprawdzie, że jego kraj nie ma zamiaru rozszerzać ataków lotnictwa na Irak, ale uzależnił ją od formalnej prośby Bagdadu. Czy nie uważacie, że rosyjski szachista? rozgrywa partię po mistrzowsku, zawstydzając inną koalicję? Ostatnia hipokryzja Turcji granicząca z fałszem, że Rosja nie bombarduje tylko państwa islamskiego, ale rebeliantów syryjskich w opozycji do urzędującego prezydenta Asada, a poza tym, że rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Turcji. Turcy nie wspominają, że było to w pościgu za uciekającymi terrorystami z państwa islamskiego na teren Turcji. Według danych z magazynu Militaria, myśliwiec bombardujący na tak dużej szybkości potrzebuje zakręt około 15-20 kilometrów. Turcy mogą bombardować Kurdów, którzy bohaterstwo walczyli z islamistami, a w nagrodę zostali zbombardowani przez lotnictwo tureckie na terytorium Iraku. Panie Turek, w Polsce jest książka pod tytułem Moralność pani Dulskiej i tak świetnie pasuje do obrazowanych okoliczności. W Ameryce trwa kampania prezydencka 2016 w programie Meet the Press Donald Trump powiedział, że tu nie ma wątpliwości, że na Bliskim Wschodzie lepiej byłoby dzisiaj, gdyby Kaddafi w Libii i Hussein w Iraku pozostali u władzy. Porównując sytuację w obu tych krajach i z tym, co się dzieje w Syrii, trzeba niewątpliwie stwierdzić, że Trump jest za wsparciem i utrzymaniem prezydenta Syrii Asada. Powiedział, nawet jeżeli się założy, że jest to prawdopodobnie zły facet. Tak to powiedział z wyraźnym uśmiechem. Można z tego robić problem, ale jeśli spojrzeć na Libię i co tam zrobiliśmy, kontynuował Trump. Jeśli spojrzeć na Sadama Husseina w Iraku i co uzyskaliśmy w Iraku, też bałagan, więc w Syrii będzie to samo. Tak powiedział w niedzielnym wystąpieniu w Meet the Press Donald Trump. Odważne słowa pana Trumpa są prawdziwe do sytuacji nie, z nie tak odległej historii. Ameryka i sojusznicy z NATO stworzyli rzeczywiście bałagan, który spowodował masową emigrację. Jeśli interwencja rosyjska zatrzyma masowy eksodus emigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, to Polacy powinni być za tą interwencją, bo jak nie, to przytoczę wam słowa Niemca że jak uchodźców nie weźmiecie, to siłą was zmusimy. Trwa kampania prezydenta w Ameryce, a za niespełna, no powiedzmy trzy tygodnie niespełna wybory parlamentarne w Polsce, jak zawsze wzbudza to emocje wśród Polonii, a także wielkie zainteresowanie polityków z Polski. Niedawno odbyło się pierwsze spotkanie z kandydatem z Warszawy, który zabiega o głosy polonijne. Szanowni Państwo, reprezentanci PiS podkreślają, jak bardzo istotnym czynnikiem życiu Polski jest Polonia. Pozwolę sobie zadać Wam, Szanowni Słuchacze, pytanie, czy Polonia jest tak ważna dla Polski, czy tylko dla indywidualnych polityków? Idąc dalej zapytam, skoro PiS widzi tą wielką wartość Polonii, to dlaczego przywozi swoich protegowanych, a nie chce nikogo z Polonii, kogoś z nas? To pytanie do Was, do Was, szanowni słuchacze. Ci politycy z Polski wymalowali sobie mównice pięknymi frazami i słowami, ale za tym nie idą czyny. Czy naprawdę wśród dorosłej i aktywnej Polonii nie ma nikogo, kto mógłby reprezentować Polonię? Tym pytaniem odrzucam nominowanie przez polityków z Polski ich własnej ewentualnie selekcji wśród Polonii. Nie zdarzyło się, aby ktokolwiek z Polski zaproponował spotkanie, debatę z liderami organizacji polonijnych czy działaczami polonijnymi na temat uczestnictwa Polonii w życiu Polski, a ponadto, aby kandydat Polonii z prawdziwego zdarzenia był tym, który do Polonii nie odwróci się plecami. Mamy już takich. Przedstawiciel Polonii musi mieszkać wśród nas od dawna. Musi być rozpoznawalny i to pozytywnie. Ostatnio odbywają się spotkania z kandydatami okręgu warszawskiego, bo Polonia może głosować tylko na Warszawę. Co mnie przeraziło, że padła liczba około 40 kandydatów, którzy ubiegają się o polonijne głosy. Od razu zacznę, że nikogo nie ma wśród Spośród Polonii. Są nawizwiska, no powiedzmy nawet historyczne, ale to nie są osoby spośród nas. Czy nikt nie widzi, że ktoś nas Polonię robi w balona? Szanowni Państwo, oburzałem się, kiedy pan Stefan Niesiołowski nazwał Polonię małpiarnią. No dobrze. Ale czego spodziewać się po panu Niesiołowskim? natomiast mam pełne prawo spodziewać się odpis, aby nas uwzględnił w swoich władzach, aby nas traktowano po partnersku. Jak na razie tego partnerstwa nie widzę. Ja wiem, o tym i wielu z Was o tym wie, że mamy wykształconą polonijną młodzież. 98% polonijnej młodzieży mówi po polsku. Ma ukończone amerykańskie uniwersytety wysokiego stopnia. Posługują się wieloma językami. W Polsce Kellner mówi wieloma językami politycy sporadycznie. Ponawiam pytanie do Was, szanowni słuchacze. Dlaczego Polonia nie znajduje uznania w oczach polityków z Polski? których wy popieracie. Czy należy to rozumieć, że Polonia jest jedynie dobra do głosowania i ze wskazaniem na kogo? Z pewnością mógłbym pytać i pytać dlaczego. Pytam was, bo bezpośrednio na spotkaniach takiego pytania zadać nie można. Obecna na spotkaniach dorosła Polonia nie mogła zapytać, bo zadawane pytania są selekcjonowane, a poślizg jest w pełni kontrolowany. Aktywnie działając w organizacji polsko-włoskiej, bardzo dobrze znam potrzeby wielu z Was, Szanowni Państwo. Nieuregulowane problemy spadkowe w Polsce i beznadziejność w oczekiwaniu na sprawiedliwe orzeczenie w polskich sądach. Na antenie tego radia prezentowałem niektóre patowe sytuacje, z jakimi wy, szanowni państwo, zmagacie się w sądach w Polsce. Polonii nie należy traktować instrumentalnie, pań, panowie panie politycy z Polski. Polonia szykagowska powinna być należycie reprezentowana, a nie tylko rozpoznawalna na okoliczność wyborów, bo problemy nie wybierają okresu wyborów. Wybory w Polsce dla Polonii dokładnie 24 października, wtedy Polonia odda swój głos w wyborach parlamentarnych. Czasu zostało niewiele, a więc ja Państwu zaproponuję kandydatów z PiS, którzy nie są protegowani przez wielce znane postacie życia politycznego w Polsce. Natomiast legitymują się szlachetną i bezinteresowną postawą chociażby w stosunku do repatriantów ze wschodu. Zapraszam do kontaktu. A z pewnością na kolejny felieton, jeszcze przed wyborami, przygotuję te nazwiska i te osoby, łącznie z numerami na listach. Wtedy wymienię i powiem Wam wstyd mi za nas, Polaków, że tak dajemy się manipulować, że wielu nie myśli samodzielnie, że daje sobie wmawiać i nie dokonywać własnych przemyśleń i wyborów. Zdezorientowany, potencjalny wyborca to najlepszy kąsek dla tych, którzy Polakami chcą manipulować. Bez względu na narodowość. Szanowni Państwo, upominam się o wszystkich nas, bo nikt tego nie robi. Wszyscy chcą dla siebie. Niewiele od siebie. Nie pozwólmy, aby nas Poloniem w ten sposób traktowano. Jeśli mocno nie postawimy sprawy, to z pewnością nikt nas nie wysłucha. Jest wielu polityków w Polsce, którzy zrealizowali swoje polityczne ambicje przy wydatnym wsparciu Polonii. Pytam was, pytam, co z tego wynika dla Polonii? Ach, odpowiedź brzmi niewiele albo nic. Mamy pamięć tą z umiejętnością rejestrowania i ponownego przywoływania okoliczności i tą drugą pamięć krótkotrwałą. Dopasujcie sami do kogo ona pasuje. Niestety dla wielu polityków najgorszym jest połączenie chorób Alzheimera i biegunki. Biegniesz, nie wiesz dokąd i po co. Przypominam o YouTube, a tam dużo więcej, a także telefon do kontaktu siedem siedem trzy siedem siedem pięć cztery cztery zero siedem siedem trzy siedem siedem pięć cztery cztery zero zero dziękuję.